Cześć, witam Cię na kanale. Z mojej perspektywy w dzisiejszym odcinku powiem Ci, dlaczego każdy powinien sięgnąć dna. Oczywiście to dno jest w cudzysłowie, bo nie chodzi tutaj o takie skrajności typu bycie bezdomnym, jakieś poważne problemy, chociaż to też oczywiście może być lekcja. Tego akurat nikomu nie życzę i z tego po prostu ciężko jest wyjść. Chodzi mi o dno w kontekście tak naprawdę porażek w różnych dziedzinach naszego życia. I tutaj właśnie to słowo porażki zależy od tego, czy ktoś jest odpowiedzialny, czy nie. Bo tak naprawdę to, czy coś będziemy właśnie uważać za porażkę, czy za lekcję, wynika tylko z odpowiedzialności. Bo widzicie, mamy tutaj tak naprawdę dwie kategorie osób. Jedna to są osoby, które będą zrzucać winę na wszystko inne, tylko nie na siebie. Typu wiecie, wywalą ich z pracy, czyli wina szefa, pracowników, nie wiem, żony, pogody, śniadania, zupa była zasłona, cokolwiek. A druga grupa osób to są osoby, które biorą odpowiedzialność za siebie. I ta pierwsza każdą porażkę będzie właśnie traktowała jako porażkę. Ta druga z każdej porażki wyniesie lekcję. I tak naprawdę te drugie osoby mogą osiągać albo sukces, albo właśnie wynosić z czegoś lekcję. Nie bez powodu mówimy, że najlepiej uczyć się na błędach, zwłaszcza własnych. Chociaż polecam też uczyć się na cudzych błędach i ze względu na to też polecam czytanie na przykład biografii, bo czytając biografię możemy właśnie zobaczyć, że osoby, które osiągnęły duży sukces, zawsze praktycznie na swojej drodze miały jakieś klęski i to ich było nawet czasami bardzo dużo i czasami takie, że sami nie wyobrażamy sobie w ogóle, że można by było z tego wyjść. I to jest trochę taka selekcja naturalna XXI wieku, że są osoby, które właśnie po takiej porażce, po takim osiągnięciu dna stoczą się, nie poradzą sobie z tym, przytłoczy ich to. Często właśnie przez to, że nie biorą odpowiedzialności za siebie i nie biorą tego po prostu na klatę. A są też drugie osoby, które wyniosą z tego lekcję i będą się cały czas rozwijać, będą po prostu lepiej sobie radzić w takich sytuacjach. Powiem Wam właśnie taką ciekawostkę, że najbardziej wartościowe osoby, jakie znam w swoim życiu, najbardziej ciekawe osoby, osoby, które mnie nie nudzą po prostu, bo ja jestem człowiekiem, który się nudzi ludźmi, dlatego że po prostu większość osób działa na pewnych schematach, które łatwo, szybko ogarnąć, jak się właśnie ich trochę pozna i jest się aktywnym słuchaczem, ale to jest temat na inny odcinek. To te najbardziej wartościowe osoby, jakie poznałem, naprawdę przeżyły, no, można powiedzieć, takie piekło w swoim życiu. I tutaj mówię to oczywiście subiektywnie, dlatego że emocje po prostu należy oceniać subiektywnie. Nie można mówić, że ktoś ma lepiej albo ktoś ma gorzej, bo to jest po prostu głupie, bo to wszystko zależy od kontekstu. Przykładowo, jeżeli mamy nastolatka i przeżył swoje pierwsze złamane serce, to dla nas, w sensie dla dorosłego człowieka, który już przeżył to nieraz, no to powiedzmy, że jest to śmieszne, ale dla niego jest to koszmar i to właśnie na tym polega empatia, żeby się wcielić w daną osobę i jak ona się z tym czuje, a nie oceniać przez pryzmat samej siebie. Więc mówiąc subiektywnie, przeżywały oczywiście piekło i każdy, kto właśnie przeżył coś takiego, podniósł się z tego, będzie miał większy dystans do życia i tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć ten dystans do życia i każda właśnie każde osiągnięcie takiego dna w danej dziedzinie będzie nas do tego prowadziło. I oczywiście nie chodzi tutaj o każdą dziedzinę życia, tak naprawdę będziemy sięgać dna w dziedzinach, w których jesteśmy słabi. To trzeba się z tym pogodzić, że jeżeli coś nam nie wychodzi z czymś, gdzieś, z kimś, to prawdopodobnie po prostu mamy tutaj braki i musimy się jeszcze wiele nauczyć. Przykładowo, ja na przykład nie mam takich braków, jak chodzi o finanse. Byłem tak wychowany od małego, że nigdy nie miałem problemów z oszczędzaniem, nigdy nie miałem problemów z tym, żeby się powstrzymać od jakichś wydatków i przez to też pieniądze nigdy nie były takim problemem u mnie, nigdy nie miałem po prostu problemów z pieniędzmi, bo czy miałem ich mniej, czy miałem ich więcej, to traktuję cały czas tak samo, są mi obojętne, nie mam żadnego związku emocjonalnego z pieniędzmi. I przez to też ja prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno, ale no, małe jest prawdopodobieństwo, że osiągnę właśnie dno, jak chodzi o dziedzinę finansów w swoim życiu, ale natomiast jak chodzi o chociażby mnie jako studenta, czy wcześniej ucznia, mnie w relacjach z innymi ludźmi, to już zupełnie jest co innego. Tutaj popełniłem masę błędów, dlatego że ogólnie jestem bardzo emocjonalny, mam dużo empatii w sobie, a jednocześnie jestem trochę aspołeczny. I
nie potrafię za dużo spędzać czasu z ludźmi, bo po prostu się męczę. I to są takie trochę dwie skrajności, że z jednej strony ogólnie kocham ludzi, kocham słuchać ludzi, historii, właśnie lubię słuchać, ale z drugiej strony no tak średnio przepadam generalnie za ludźmi. I wracając do tego właśnie sięgania dna, to chciałbym wam opowiedzieć swoją taką małą historię właśnie sięgnięcia dna z 2016 roku, gdzie no, mogę powiedzieć, że to był jeden na pewno z gorszych okresów w moim życiu. Nie powiem, że to był najgorszy, ale na pewno jeden z gorszych. Otóż przez 3 miesiące, bo to wszystko mniej więcej się działo w okresie 3 miesięcy, rozstałem się po bardzo poważnym związku i długim związku. Przeprowadziłem się do tego mieszkania, nie znając tutaj totalnie nikogo, więc no, nawet nie miałem się z kim spotkać tak naprawdę. I przez te 3 miesiące, prócz tego, że pisałem z paroma znajomymi, bo też nie miałem wtedy przyjaciół zbytnio, więc no, często było tak, że po prostu przez 3 dni jedyna osoba, do której się odezwałem, na przykład mama, do której zadzwoniłem, a przez 3 dni po prostu byłem cicho albo gadałem sam do siebie, bo już nie wytrzymywałem, to nie polecam. Do tego miałem sesję, bo miałem poprawki, więc oczywiście studia. Do tego chciałem się cały czas rozwijać, więc musiałem też czytać, czy chciałem czytać książki na temat rozwoju osobistego, na temat fitnessu. Do tego prowadziłem ludzi, zaczynałem kanał na YouTubie, prowadziłem fanpage, Instagram, zacząłem swoją pierwszą poważną współpracę w życiu, co też oczywiście jest obowiązkiem. Założyłem właśnie działalność gospodarczą. Kończyłem pisać e-booka, którego potem wypuściłem, musiałem go wypromować, nie wiedziałem jak pójdzie. Kończyłem redukcję, miałem mówioną sesję zdjęciową, też nie wiedziałem jak pójdzie. To była moja pierwsza sesja zdjęciowa w życiu, więc to też był stres. I to wszystko spowodowało też jednocześnie, że nie miałem po prostu czasu, więc skróciłem swój sen. Spałem po 4-5 godzin dziennie, tak średnio, i zazwyczaj chodziłem spać w okolicach 4-6 rano, odstawałem koło 10 i tak każdy dzień wyglądał. Do tego właśnie leciały bardzo duże dawki kofeiny, żeby mógł po prostu wytrzymać i żeby mógł być cały czas na dużych obrotach. Często sięgałem po alkohol, często sięgałem po papierosy. Po prostu sobie nie radziłem. No, nie ukrywam tego, że byłem emocjonalnie byłem po prostu rozwalony, mówiąc bardzo ładnie. I powiem wam tak, o ile nie chciałbym nigdy w życiu wrócić do tego okresu, to był najbardziej produktywny jednocześnie okres w moim życiu. Ja przez 3 miesiące nigdy nie zrobiłem tyle, co wtedy, bo miałem wtedy motywację. Właśnie chodziło o to, że chciałem się z tego podnieść, to za wszelką cenę. Co by to nie miało znaczyć, chciałem się z tego podnieść i przez to miałem motywację, żeby to wszystko robić. W tym momencie, gdy jest wszystko ok, nie mam tej motywacji, bo nic mi to nie da. Bo wtedy miałem tak, że mało zarabiałem i musiałem po prostu zapierdzielać po to, żeby mieć po prostu na utrzymanie. Nie ma co ukrywać. Oczywiście rodzice by mi pomogli, w porządku, tylko ja jestem człowiekiem, który no, nie lubi się prosić o czyjąś pomoc, zwłaszcza jak już byłem dorosłym facetem, więc uznałem, że no, muszę sobie radzić sam, bo to dla mnie będzie porażka, jak będę musiał prosić nie wiem, rodziców o pieniądze. Więc mówię, wszystko musiało być na tip-top, bo bym po prostu nie dał rady. I po takim okresie, uwierzcie mi, że ciężko mnie czymś zaskoczyć, ciężko mi czymś, nie wiem, załamać, zdziwić, cokolwiek takiego, bo mówię, przeżyłem to dodatkowo rok później, nawet nie cały, przeżyłem dzień, w którym no, byłem prawie pewny, że mam nowotwór i zdążyłem się pogodzić z tym faktem. I powiem wam, że to był najdłuższy dzień w moim życiu i nikomu czegoś takiego nie polecam. A w swoim życiu ogólnie byłem na większej ilości pogrzebów niż ślubów, chrzcin, komunii razem wziętych. Także w wielu już dziedzinach życia tyle razy coś, że tak powiem, nie poszło po mojej myśli i nie było tak jak chciałem, że mam duży dystans do tego. Mam właśnie duży dystans do dużej ilości pracy na przykład, mam duży dystans do śmierci, mam duży dystans do związków, bo mówię, już mam takie doświadczenie w tym, że so what? Wiecie, no super, fajnie, no kolejny raz się coś powtarza, już to przeżyłem, wiem co z tym robić, jakby znam know-how, jak się zachowywać tak, z tym. I dobrym przykładem tutaj jest na przykład Thomas Edison, któremu pierwsza próba udana
zapalenie żarówki wyszło tam chyba po 1000 razy, coś w tym stylu. I wiecie, z takim czymś to już mam takie podejście, że aha, znowu się nie udało, spoko, no, dzień jak co dzień, niczym nie jestem zaskoczony, nie zawiodłem się, bo wiedziałem, że tak będzie. I tak jest ze wszystkim tak naprawdę, że im więcej będziemy mieli doświadczenia w czymś, im więcej dostaniemy po tyłku w danej dziedzinie, tym łatwiej nam się będzie z tego podnieść i mniej to nas tak naprawdę będzie ruszało. I chociażby tutaj przykład małżeństw takich po 20-30 latach stażu, a związków młodych ludzi. No wiadomo jak jest, no, widzimy swoich rodziców, czy widzimy swoich dziadków, jak się zachowują między sobą, jakie są tam relacje, a jak się zachowują młodzi. No, tak naprawdę z czasem tych kłótni jest raczej mniej, chyba że rzeczywiście coś tam no, nie iskrzy po prostu i coś jest nie tak, ale jak chodzi o taki powiedzmy no, zdrowy związek, dobrze dwóch dobranych osób, no to też jest cały czas wysiłek, to jest też cały czas nauka siebie i z czasem jest coraz łatwiej tak naprawdę. I tak jest ze wszystkim. Słuchajcie, tak jest z czytaniem książek, z rozwijaniem się, z treningami, z relacjami z ludźmi, z pracą, z inwestowaniem, cokolwiek. Im więcej będziemy podejmować prób ryzyka, tym tak naprawdę będziemy krok dalej właśnie, jak chodzi o tą dziedzinę. Będziemy mieć więcej doświadczenia. Tu nie chodzi o, nie wiem, fart, tu nie chodzi o to, że komuś, nie wiem, że ktoś tak ma, bo tak ma, tylko tu chodzi po prostu o doświadczenie i o to, że po prostu łapiemy skilla w takich życiowych tematach. Także mam nadzieję, że jeżeli teraz przeżywasz jakiś taki okres ciężki albo czeka ci taki okres, bo no, nie ma co ukrywać, każdego czeka taki okres, bo życie na tym polega, że są wzloty i upadki. Jakby było liniowe, no to nawet byłoby po prostu bez sensu, byłoby nudne. Więc jeżeli przeżywasz taki okres, to postaraj się wziąć odpowiedzialność za siebie, wyciągnąć z tego lekcję, zobaczyć, co mógłbyś zrobić inaczej, w czym ty mogłeś zawinić, a nie szukać winy w innych i staraj się po prostu poprawić, staraj się to poprawić, staraj się to zmienić, żeby następnym razem było inaczej, było lepiej. I oczywiście może być tak, że następnym razem coś innego spitolisz i co innego będzie do poprawy i tak trzeba w kółko po prostu ciągnąć dalej. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napiszcie swoje historie, jeżeli ktoś chce się podzielić swoimi porażkami, lekcjami w życiu, to chętnie je poczytam. Zostaw subskrypcję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!